Magiczny pojedynek. Życzę ci szczęścia, odezwał się Herel, podnosząc dwornie czarę i upił mały łyk iskrzącego się płynu bursztynowej barwy. Ale wcale nie jesteś tego pewny, odparłam cicho. Czy to właśnie chciałeś mi powiedzieć? Jeśli tak, to dlaczego? Herel wypił więcej wina, by dopełnić toastu. Ja również się napiłam, spoglądając mu w oczy ponad krawędzią czary. Z kilku powodów, pani. Po pierwsze, nie miała tego nosić żadna z was. Dotknął płaszcza, który nadal otaczał moje ramiona aureolą blasku. Prawo kompanii pozwala każdemu rzucać czary, więc nie mogli mi tego zabronić. Ale ani Halsey, ani Hyron nie wierzyli, że mój płaszcz przyciągnie jakąś niewiastę. Źle wybrałaś, Jillan, gdyż w tym towarzystwie jestem ostatni. Powiedział to tak lekko, jakby za jego słowami nie krył się wstyd albo ból, lecz jakby powtarzał wyrok, który na niego wydano i z którym się pogodził. Nie wierzę w to. Śmiej się, łamał kawałek ciasta. Przemawia przez ciebie kurtuazja, pani żono. Mówię to, co uważam za słuszne i prawdziwe. Teraz Herel spoważniał, zbadał spojrzenie moją twarz i zajrzał mi w oczy, jak gdyby chciał dotrzeć do mojego umysłu, żeby odczytać myśli, które znałam, jak i poznać to, co się za nimi kryło. Nagle odetchnął głęboko i rzekł. Mylisz się. Zostałem tak stworzony, że poruszam się po macku tam, gdzie inni bez trudu zmierzają do celu. W moich żyłach płynie ta sama krew, lecz coś się we mnie wypaczyło. Dlatego czasem mogę z powodzeniem posługiwać się moimi mocami, a kiedy indziej mnie zawodzą. Przyszłaś do człowieka, którego jego współplemieńcy uważają za najgorszego. Wygładziłam płaszcz na ramionach, mówiąc, ale to on mnie do ciebie przyciągnął, więc chyba tym razem twoja moc cię nie zawiodła. Herel skinął głową i rzekł. Dlaczego wszedłem tam, gdzie nigdy nie powinna była postać moja noga? I z tego powodu obawiasz się katastrofy? Zapytałam. Nie posądzałam go o tchórzostwo, nie należał bowiem do walczących na tyłach, cokolwiek by o sobie mówił. Wiesz, że nie. Nie powiedział tego ostrym tonem, ale chciałbym, żebyś już na samym początku dowiedziała się, że nie czeka nas gładka prosta droga. Zawarliśmy pakt o 12 i jedną pannę, lecz nasz oddział liczy prawie dwa razy tyle wojowników. Magia miała nam wskazać wyroki losu, są jednak wśród nas tacy, którzy nie pogodzą się z czymś, co nie zgadza się z ich pragnieniami. Poza tym, nazywała się alisonską branką i wychowanką krainy Dolin. W twoich żyłach nie płynie krew Hajhalaku, ponieważ tam nikt nie ma podwójnego wzroku. Możesz więc być naszą daleką krewną. Czy to znaczy, że nie należą do rodzaju ludzkiego? Zapytała niedawno obudzona cząstka mojej istoty pragnąca rosnąć i nabierać mocy. Nie wiem, kim jestem, Herelu, odparłam w zamyśleniu. Pamiętam, że więziono mnie na alizanskim okręcie, a później wpadłam w ręce żołnierzy z Hajhalaku. Przybyłam do was dobrowolnie, zastępując dziewczynę, która panicznie bała się takiego losu. Nikt nie może nawet podejrzewać, że twoje oczy przenikną zasłoną iluzji. W ostatnich latach moi pobratymcy nie dowierzają obcym, więc tym bardziej nie zaufają tej, która podniosła mój płaszcz. Spojrzał na powierzchnię wina w kryształowej czarze, jak gdyby mógł zobaczyć tam przyszłość. Stąpaj cicho w nocy, kiedy wróg śpi w pobliżu. Czy nie przestraszyłem cię tym żołnierskim słownictwem, Jillan? Niezbyt. Nie sądzę, żebym musiała trzymać przed sobą zwierciadło, aby uchronić się przed tobą. Zwierciadło? Zwierciadło do zabijania demonów. Na swój własny widok umierają albo uciekają ze strachu. Widzisz, że nie obca mi jest starożytna wiedza. Herel roześmiał się wreszcie zupełnie naturalnie, a nie na pokaz. Może to ja powinienem trzymać takie zwierciadło? Myślę, że jednak nie. Przecież wystarczy, gdy taka piękność tylko zerknie na swoje odbicia, już wie, jak bardzo się podoba. Czy to jest wasz obóz? Spiekłam raka, gdyż nikt nigdy nie zwracał się tak do mnie. Na godzinę lub dwie. Odparł z uśmiechem i zrozumiałam, iż wyczuł moje skrępowanie, a to jeszcze bardziej ją powiększyło. Jeżeli szukasz przytulnego dworu lub zamku, daremny to trud pani. Przynajmniej na jakiś czas. Nie mamy teraz innej ojczyzny poza ziemiami spustoszonymi. Przecież je opuszczacie. To było częścią Wielkiego Paktu, więc dokąd jedziecie? Na północ. Jeszcze dalej na północ i na wschód. Wsunął rękę za pas, dotykając palcami mleczno-białych kamieni zdobiących klamrę. Jesteśmy wygnańcami, a teraz chcemy powrócić do ojczyzny. Wygnańcami? Z jakiego kraju? Z Zamorza? Może rzeczywiście byliśmy dalekimi krewnymi.
Nie. Nasza ojczyzna leży niedaleko stąd, lecz oddalona jest w czasie. Pochodzimy z bardzo starożytnego ludu, a mieszkańcy Hajhalaku są nowymi przybyszami. Ongiś potrafiliśmy wędrować, gdzie dusza zapragnie. Wszyscy mężczyźni i kobiety władali mocami, które im służyły i tworzyły na ich rozkaz. Jeżeli ktoś chciał zaznać swobody konia pędzącego szybciej niż wiatr, to mógł nim się stać. Albo orłem czy sokołem szybującym w przestworzach. Jeśli zapragnęło się miękkich, jedwabistych szat lub pięknych klejnotów dla ozdoby, istniały one tak długo, dopóki się nie znudziły. Lecz władanie i wykorzystywanie tak wielkich sił bardzo męczy. I w końcu już nic się nie chce i nic nie cieszy oczu, serca i umysłu. Później nastały niebezpieczne czasy, kiedy znudzeni, zniecierpliwieni ludzie zaczęli szukać nowej wiedzy, otwierając drzwi zakazanym mocą. Postarzaliśmy się i utraciliśmy radość życia. Niektórzy z nas, niecierpliwi i ciekawscy, wypróbowywali nowe rozrywki i podniety. W końcu uwolnili siły, których nie mogli kontrolować. Śmierć i coś od niej gorszego pustoszyła naszą ojczyznę. Ludzie patrzyli teraz na swoich bliźnich podejrzliwie lub z nienawiścią. Wybuchła wojna, polała się krew. Zadawano też śmierć po stokroć gorszą niż pchnięcie miecza. Wreszcie po jakiejś wielkiej bitwie ocalali postanowili zaprowadzić porządek. Niespokojne duchy miały pójść na wygnanie. Jedni sami wybrali taki los, innych do tego zmuszono, gdyż mogli zakłócić pokój, który należało utrzymać za wszelką cenę, bo w przeciwnym wypadku zginęlibyśmy wszyscy. Banici mieli wędrować przez określoną liczbę lat, dopóki gwiazdy nie ułożą się na niebie w inne wzory. Wówczas będą mogli stanąć przed bramą i prosić, żeby pozwolono im wrócić. Jeżeli pomyślnie przejdą próbę, znów znajdą się wśród swoich. Ale mieszkańcy Hajhalaku mówią, że odkąd przybyli do tego kraju, jeźdźcy zawsze tu byli. Czas płynie dla nas inaczej niż dla ludzi z nowej rasy. Bliski jest już dzień, kiedy będziemy mogli stanąć przed bramą wiodącą do naszej ojczyzny. W każdym razie, bez względu na to, czy wygramy, czy przegramy, nasz rodzaj nie wyginie. Wzięliśmy za żony córki krainy Dolin, żeby mieć następców. Lecz mieszańcy nie zawsze dorównują rodzicom. To prawda. Zapominasz jednak, pani, że władamy mocami i znamy nauki tajemne. Nie wszystkie zmiany, które potrafimy dokonać, są iluzjami. Czy one pozostaną pod ich wpływem? Rozejrzałam się dookoła. Inne żony jeźdźców widziały tylko swoich małżonków. Nie potrafiłam sobie odpowiedzieć, czy to dobrze, czy źle. Na razie widzą to, co powinny widzieć, odparł Herald. Zgodnie z wolą tych, których płaszcze noszą. A ja? A ty? Myślę, że uległabyś czarom, gdyby działała na ciebie nie tylko moja wola. Najlepiej będzie, jeśli udasz, że widzisz utkaną przeze mnie iluzję. Są bowiem wśród nas tacy, którym nie spodoba się ktoś, kogo nie zdołają sobie podporządkować. Na szczęście pani zmienił ton głosu i sposób mówienia tak nagle, że bardzo mnie tym zaskoczył. Ktoś zbliżał się do nas od tyłu. Wzorując się na swoich towarzyszkach, nie dałam nic po sobie poznać i wpatrywałam się w Herela, jakby tylko on jeden istniał na świecie. Mężczyzna, który podszedł, stanął za mną w milczeniu. Lecz emanowało od niego silne, niepokojące uczucie. Nienawiści? Nie. Był zbyt pewny siebie. Nienawiść rezerwujemy dla ludzi nam równych lub wyżej od nas postawionych. Nie, taka mieszanina gniewu i pogardy ogarnia nas tylko wtedy, gdy istoty, którymi gardzimy, ośmielą się nam przeciwstawić. Nie miałam pojęcia, skąd o tym wiedziałam. Może jakimiś nieznanym mi zmysłem odczytywałam uczucia, które w tym zaczarowanym zakątku stały się silniejsze niż zwykle. A, Halse, czy przyszedłeś się napić z weselnej czary? Herbert podniósł oczy na stojącego za mną mężczyznę. Nie wyglądał na zaniepokojonego. Lecz kiedyś na uczcie w wiosce Norstit oglądałam zapasy. Mówiono, że przeciwnicy nienawidzili się, więc ów pojedynek nie miał nic wspólnego ani ze sportem, ani z zabawą. Dostrzegłam wtedy charakterystyczne przymrużenie oczu i napięcie mięśni, ramion, zanim rzucili się na siebie. Dlatego teraz byłam pewna, iż Halse nie zaliczał się do przyjaciół Herela. Ale do tych jeźdźców, którzy mogli wpaść w gniew, widząc, że jego czary podziałały. Mimo to starałam się patrzeć tylko na Herela, udając równie oszołomioną, jak i pozostałe dziewczęta. Z weselnej czary? W głosie nowo przybyłego brzmiało szyderstwo i złość. Wydaje się, Herelu, nie zdaro, że chociaż raz rzuciłeś czary we właściwy sposób. Zobaczymż więc, jak dobrze to zrobiłeś. Jaka żona przyszła do twojego płaszcza? Herel stał jednym płynnym ruchem. Nie był uzbrojony, lecz stał w takiej pozie, jak gdyby z obnażonym mieczem w dłoni podjął wyzwanie Halsa. Panie mężu,
Czy włożyłam w te słowa dostateczną dozę zdumienia? Wygląda na to, że muszę udawać kogoś, kim nie jestem. Złapałam Herela za luźno zwisającą rękę. Ciało miał chłodne i gładkie. Z niezwykłą siłą podniósł mnie, jakbym była lekka niby piórko. Nareszcie mogłam się odwrócić i spojrzeć na przybysza. Od razu uderzyło mnie zdumiewające podobieństwo obu jeźdźców, którzy mogli być braćmi albo przynajmniej bliskimi krewnymi. Byli równie smukli, obdarzeni stalowymi muskułami, lecz Halse przewyższał Herela o głowę i miał szersze ramiona. Nosili też podobne stroje, z tą różnicą, że spodnie i buty Halsa uszyto z czerwono-brązowego futra, a klamrem pasa zdobiły niewielkie czerwone kamienie. Natomiast bardzo różnili się usposobieniem. Tutaj naprawdę powinnam się bronić za pomocą odpędzającego demony zwierciadła, pomyślałam z lękiem. Od wyższego jeźdźca emanował gniew, arogancja i zadufanie tak wielkie, jakby nic na świecie nie ośmieliło mu się sprzeciwić. Zapragnęłam uciec, skryć się jak przerażona mysz przed puszczykiem. Lecz strach pomógł mi stworzyć wewnętrzną tarczę. Pani, Herel nadal trzymał moją rękę w ciepłej dłoni. Jego uścisk dodał mi otuchy. Chciałbym ci przedstawić mojego towarzysza, Halsa, silne ramię. Panie, dzielnie starałam się grać rolę niczego nieświadomej dziewczyny z Hajhalaku. Wysoce cenię twoich przyjaciół i towarzyszy. Słowa były konwencjonalne, ale może właśnie o to chodziło. Oczy Halsa nie zapłonęły zielenią, tylko czerwienią. Zjadliwy uśmiech wykrzywił mu usta. Zaiste, piękną masz żonę, Herelu. Tym razem szczęście ci dopisało. A co ty sądzisz, panie, o szczęściu? O szczęściu, panie? Nie wiem, o co ci chodzi, ale na odwieczny płomień, odwołałam się do języka krainy dolin. W tej godzinie spotkało mnie wielkie szczęście. Teraz ja smaknęłam go biczem szyderstwa, choć bynajmniej nie było to moim zamiarem. Halse nie przestał się uśmiechać, ale czułam w nim tłumioną wściekłość. Zaczęłam się zastanawiać, czy pod tą wymianą słów nie kryje się coś więcej niż to, o czym opowiedział mi Herel. Oby nadal ci sprzyjało, pani. Odparł zimno Halse, ukłonił się i odszedł bez słowa. Oby tak było, skomentował Herel. Zdaje się, że wypowiedziano nam wojnę. Gillan, dla swego własnego bezpieczeństwa uważaj na to, co mówisz, jak się uśmiechasz, chmurzysz, ba, nawet co myślisz. Halse nigdy by nie przypuścił, że odjedzie stąd bez żony i świadomość, że mnie się powiodło, a jemu nie, wprawia go w jeszcze większą wściekłość. Wyciągnął do mnie rękę, a ja, rozejrzawszy się, spostrzegłam, iż pozostali jeźdźcy z żonami również wstali po skończonym uczcie. Czy odjeżdżamy? Tak, chodź. Herel objął mnie w pół ramieniem i pociągnął za sobą. Opuściliśmy okwiecony zakątek i poszliśmy do miejsca, gdzie znajdowały się konie. Przyjechaliśmy tutaj na kosmatych, powolnych, choć zręcznych górskich kucykach. Konie jeźdźców bardzo się od nich różniły. Były wyższe, chudsze i miały znacznie dłuższe nogi niż wierzchowce z krainy dolin. Ze swoją czarno-szarą, tarantowatą maścią dosłownie wtapiały się w zimowy krajobraz. Ponieważ znów znaleźliśmy się we władaniu zimy i można je było zauważyć dopiero wtedy, gdy się poruszyły. Niewielkie futrzane siodła wydawały się lżejsze niż te, które dotąd znałam. Wszystko sugerowało potrzebę szybkiej jazdy. Niektóre rumaki były objuczone. Zauważyłam, że tak jak wcześniej pozostawialiśmy w Sokoli Miarze namioty z całym wyposażeniem, tak teraz porzucaliśmy wszystko, co nam służyło w wiośnianej dolinie. Herel podprowadził mnie do jednego z wierzchowców. Zwierzę odwróciło głowę i przyjrzało mi się uważnie, jakby w jego podłużnym łbie krył się rozum podobny do mojego. To jest Radwkas. Będzie dobrze cię służyła, powiedział mój mąż. Klacz nadal mierzyła mnie spojrzeniem. Podeszłam do niej i położyłam jej rękę na łopatce. Wstrząsnął ją dreszcz i unosząc do góry głowę, zarżała przenikliwie. Inne konie zwróciły na mnie wzrok. Herler szybko nakrył dłonią moją rękę. Radhas opuściła głowę i więcej już na mnie nie spojrzała. Inne konie też przestały się mną interesować. Herler zacisnął usta. Uważaj, szepnął pomagając mi wsiąść na konia. Spojrzał czujnie przez ramię, ale chyba nikt nie zauważył tego incydentu. I tak oto opuściliśmy weselną dolinę, ale ja wcale nie czułam się prawdziwą żoną Herela, ani nie uważałam go za męża. Żadna z moich towarzyszek nie miała podobnych wątpliwości, więc znów poczułam się zupełnie sama w tłumie. Wierzchowce jeźdźców zwierzołaków nie kłusowały wolne jak górskie kucyki, lecz mknęły niezmordowani tak szybko, jak żadna znana mi czworonożna istota. I mimo upływu czasu nie było widać po nich zmęczenia. Czas również płynął w innym rytmie, godzina za godziną. Która teraz była godzina? Nie wiedziałam. Wczesnym rankiem przyszłyśmy do zasnutej mgłą kotliny. Ale czy to było tego samego dnia?
Wydawało mi się, że jeźdźcy mogą oszołomić nas czarami i zmienić nasze postrzeganie czasu. Może weselny winie lub cieście było coś, co na jakiś czas wyeliminowało głód i zmęczenie. Jechaliśmy, wciąż jechaliśmy, noc, dzień i znów noc. Konie nie męczyły się i godziny za godzinami mijały jak we śnie. Chyba żadna z moich towarzyszek nie zauważała upływu czasu, gdyż na ich licach zastygły radość i zachwyt. Starałam się również zachować podobny wyraz twarzy, lecz długo to nie potrwało, ponieważ głowę miałam nabitą myślami. Bezrzędni jeźdźcy skupili się na przodzie i w tyle pocztu, jakby strzegli nas przed niebezpieczeństwem. Ale choć przemierzaliśmy dzikie pustkowie, nie spotkaliśmy żadnej żywej istoty. Nie zauważyłam większej różnicy pomiędzy tą niegościnną okolicą, a mniejszymi dolinami Hajhalaku. Zastanowiło mnie, dlaczego zawsze nazywano ją pustkowiem lub wielkim pustkowiem, co przywodziło na myśl wrogą człowiekowi pustynię. Jechaliśmy przez rozległą równinę, gdzie brunatna, zeszłoroczna trawa przebijała się przez cienką, śnieżną pokrywę. Widziałam też zagajniki i pojedyncze krzaki. Nie, ta ziemia nie witała człowieka. Panowała tu ciężka, duszna atmosfera. Z każdą milą robiło mi się coraz ciężej na duszy. Ogarnął mnie niezrozumiały strach, aż w końcu całą siłą woli zdławiłam okrzyk, który być może zmniejszyłby moje napięcie. Wreszcie dotarliśmy do położonego wyżej terenu i dopiero tam zobaczyłam pierwsze dzieło ludzkich rąk. Kamienne mury z nieociosanych głazów, wysokie jak dwóch rosłych mężczyzn lub niewiele wyższe, pokryte strzechą z gałęzi i całych krzaków. Ale to ja takimi nie zobaczyłam. Albowiem Kildas powiedziała: jakiż to piękny dwór, panie mężu. Wtedy jeszcze raz spróbowałam zobaczyć otoczenie takim, jakim miałam je widzieć z woli jeźdźców. Więc i ja wjechałam na dziedziniec z podcieniami rzeźbionymi dachem. Herel odwrócił się ku mnie, mówiąc: tutaj zamieszkamy aż do naszego odjazdu, pani. Kiedy zsiadłam z konia, ogarnęło mnie nieludzkie zmęczenie, które wcale nie dawało mi się we znaki podczas jazdy. Upadłabym, gdyby Herel mnie nie podtrzymał. Co do reszty, widziałam wszystko jak we śnie. Nie umiałam odróżnić prawdy od fałszu. Wszystko było sennym widzeniem, które zmieniło się w głęboki sen. Dopóki nagle nie obudziłam się w ciemnościach. Obok siebie usłyszałam cichy oddech, nie byłam więc sama w łożu. Leżałam w napięciu, nasłuchując. Jednak nic nie słyszałam poza rytmicznymi odgłosami z lewej. W pokoju było tak ciepło, jakby ogień buzował na kominku, mimo że nie zobaczyłam ani płomieni, ani kominka. Wstrząsnął mną zimny dreszcz. Nagle poczułam nieodparte pragnienie, by koniecznie obejrzeć nie tylko pokój i łoże, lecz także i to, co tak smacznie i spokojnie spało obok mnie. Poczułam pod stopami gęste futro o długim włosie. Widać, zwierzęce skóry musiały zastępować dywan. Szłam krok za krokiem, wymachując przed sobą rękami, żeby nie potknąć o jakiś mebel. Skąd wiedziałam, że gdzieś przede mną jest źródło światła i że zaspokoi ono moje rozpaczliwe pragnienie? Ściana. Moje ręce przesunęły się po niej z niezrozumiałym pośpiechem. Okno? Na pewno to było okno z zamkniętymi okiennicami, zareglowane ułożonym poprzecznie drągiem. Pociągnęłam za drąg, otworzyłam okno na oścież. Blask księżyca. Nigdy w życiu nie widziałam tak jasnej poświaty. Oślepiła mnie na chwilę. Ach, czy był to ludzki okrzyk, czy warknięcie? Odwróciłam głowę i spojrzałam na łoże. Co to jest? Podniosło wielką głowę i spojrzało na mnie zielonymi oczami. Lśniące futro, rozwścieczony zwierzęcy pysk. Górski kot, mieszkaniec śnieżnej krainy. Nie, nie tylko kot, ale i śmierć. Bestia jeszcze bardziej wyszczerzyła kły. Nigdy nie przyśnił mi się tak straszny sen. To, właśnie to wybrałaś. W tej samej chwili, gdy usłyszałam te słowa, czar oprysł. Może ta sztuczka udałaby się z inną dziewczyną, ale nie ze mną. Zobaczyłam podwójny, nakładający się na siebie obraz. Lśniące futro na gładkiej skórze, pysk drapieżnika na ludzkiej twarzy. Tylko zielone oczy były te same. Musiały stoczyć prawdziwą bitwę, żeby się otworzyć, a teraz dostrzegłam w nich błysk rozumu. Podeszłam do stwora, który jednocześnie był i zwierzęciem, i człowiekiem. Widząc człowieka, przestałam się bać istoty, z którą dzieliłam pokój. Obawiałam się raczej tego czegoś, co wyrwało mnie ze snu i posłało do okna. Ty jesteś Herel, powiedziałam do zwierzołaka. Wraz z moimi słowami jeździec znów stał się człowiekiem. Śnieżny kot zniknął, jakby wcale go nie było. Ale zobaczyłaś mnie inaczej. Nie było to pytanie, lecz stwierdzenie faktu. Tak, w blasku księżyca. Herel wstał z łóżka i stanął w jego nogach.
Zwróciwszy się w stronę widocznych teraz drzwi, poruszył rękami, wymawiając jednocześnie niezrozumiałe słowa. Srebrzysta księżycowa poświata przy drzwiach przeistoczyła się w zielonkawy blask, przypominający lampy jeźdźców zwierzołaków. Od niego biegły dwa świetlne strumyki. Jeden prowadził do łoża, drugi zaś do moich stóp. I znowu stałam się świadkiem przemiany, gdy ludzkie ciało złączyło się ze zwierzęcym, ale tym razem przemiany spowodowanej gniewem. Herel zdołał się jakoś opanować i przybrał ludzką postać. Zarzuciwszy na siebie płaszcz, podszedł do drzwi. Z ręką na klamce spojrzał na mnie. Może to i dobrze. Wydawało się, że dyskutuje sam ze sobą. Tak, to nawet lepiej, tylko teraz zwrócił się do mnie. Pokaż im, że się przestraszyłeś. Czy możesz głośno krzyknąć? Nie znałam jego zamiarów, ale ufałam, iż wie, co robi. Wrzasnęłam najgłośniej, jak mogłam i tak dobrze udałam przerażoną, że aż mnie samą to zaskoczyło. W budynku nie było już cicho. Herel otworzył drzwi, podbiegł do mnie, objął mocno, jakby chcąc pocieszyć. Pospiesznym szeptem radził mi, jak dalej grać tę samą rolę. Usłyszałam krzyki, odgłos kroków, a później w drzwiach zobaczyłam zielonkawe światło lampy. Stał tam Chiron, patrząc na nas z miną człowieka oczekującego na zadowalające wyjaśnienie. Przedtem widziałam dowódcę jeźdźców tylko z daleka. Co się stało? Zapytał. Obudziłam się i w pokoju było ciemno, bardzo ciemno, wyjąkałam. Rady Herela przydały mi się. Pomyślałam, że muszę szeroko otworzyć okno. Podniosłam niepewnie rękę do skroni, jakby zrobiło mi się słabo i zakończyłam. Potem odwróciłam się i zobaczyłam ogromnego zwierza. Przez chwilę panowało milczenie i to Herel je przerwał. Popatrz tam, raczej rozkazał niż poprosił, wskazując na podłogę przede mną, dziwiła się zielona linia. Nieco przygasła, lecz nadal była widoczna. Chiron spojrzał, po czym z ponurą miną podniósł wzrok na Herela. Czy żądasz satysfakcji? Od kogo, dowódco? Nie mam dowodów. To prawda. I lepiej, żebyś ich nie szukał teraz. Czy to na mnie zrzucasz winę? Spytał z lodowatym spokojem Herel. Wiesz, dokąd musimy jechać i dlaczego? Czy to jest czas na kłótnie? Ja ich nie szukałem. Chiron skinął głową. Z widoczną niechęcią zgodził się z Herelem i tylko z obowiązku zajął się poważnie tą sprawą. Takie rzeczy lub podobne podchody nie mogą się powtórzyć, ciągnął Herel. Nie wolno podawać wątpliwość wyroków losu wyrażonych za pośrednictwem zaczarowanych płaszczy. Czyż wszyscy nie potwierdziliśmy tego mieczową przysięgą? Chiron ponownie skinął głową. To już się nie powtórzy, oświadczył. Zabrzmiało to jak przysięga. Kiedy znowu zostaliśmy sami w księżycowej poświacie, spojrzałam Herelowi w oczy i zapytałam, jaką strzałę wystrzelono w nas tej nocy? Jezus przyjrzał mi się bardzo uważnie i odpowiedział innym pytaniem. Zobaczyłaś drapieżne zwierzę, a jednak nie uciekłaś. Dlaczego? Zobaczyłam jednocześnie zwierzę człowieka, którego przecież nie musiałam się obawiać. Powiedz mi, co się stało, gdyż najwyraźniej zrobił to ktoś mający złe zamiary? Rzucono czar, który miał w tobie wzbudzić do mnie wstręt, a może nawet przywieść cię do tego, kto to zrobił. Dlaczego szukałaś okna? Ponieważ tak mi polecono. Tak, tak było. Obudzono mnie, każąc mi właśnie to zrobić. Czy to Halse? Bardzo możliwe. Są też inni. Mówiłem ci, że nikt nie wierzył, ani nie spodziewał się, iż ty albo jakaś inna kobieta wybierze mój płaszcz. Dokonawszy tego, pomniejszyłem ich w ich własnych oczach. Dlatego pragną mnie upokorzyć. Strasząc zmianą postaci, zamierzali zrazić cię do mnie. Zmianą postaci, powtórzyłam. Więc przybierasz taki kształt w razie potrzeby? Herel nie odpowiedział od razu. Podszedł do okna i wpatrzył się w nocny mrok. Czy cię to przeraża? Nie wiem. Tak, przestraszyłam się na początku, kiedy cię zobaczyłam, ale może dzięki podwójnemu wzrokowi zawsze pozostaniesz dla mnie człowiekiem. Herel znów odwrócił się do mnie, lecz twarz miał ukrytą w mroku. Przysięgam ci na mój miecz, Dylan, że z własnej woli nigdy cię nie przestraszę. Czy przez krótką chwilę ujrzałam futro na jego ramionach i pysk górskiego kota zamiast głowy? Ale chciałam zobaczyć człowieka. I tak się też stało. Pojedynek na miecze. Czy w waszym domu nie ma zwierciadeł? Czyżby starożytna wiedza o demonach mówiła prawdę? Usiłowałam ponownie zapleść warkocze, a po omacku było to bardzo trudne. Usłyszałam za sobą śmiech, a później nad moją głową przemknęło i ustawiło się w najdogodniejszym położeniu prawdziwe zwierciadło. Zwierciadło z błyszczącego metalu, które raczej powinno odbijać ciosy w walce niż pomagać przy porannej toalecie. Moje odbicie w tarczy Herela wydało mi się blade, jakieś dziwne, ale zdołałam doprowadzić włosy do porządku.
Zgubiłam połowę szpilek i kok był luźniejszy niż tego pragnęłam. Wybrałaś sobie bardzo skromne mieszkanie, Jilan, chyba że chcesz ujrzeć je tak, jak widzą je twoje towarzyszki. W głosie Herela wyczułam pytającą nutę. Wolę rzeczy takimi, jakimi są naprawdę, odparłam szybko. Zawsze chciałam z jasnym umysłem stawiać czoło przeciwnościom Herelu. Czego musi się obawiać? Przede wszystkim zdemaskowania. Jeździec wieżołak zawiesił na ramieniu pedant z mieczem, wysadzany takimi samymi mleczno-białymi kamieniami jak klamra jego pasa. Teraz zaś trzymał w dłoniach srebrny hełm albo wykuty z metalu podobnego do srebra. Hełm ów był zwieńczony nie pióropuszem, jak u wielmożów z krainy dolin, lecz niezwykle piękną, misternie wykonaną figurką górskiego kota, prężącego się do skoku. Powinniśmy obawiać się zdemaskowania, powiedział. I to głównie ja będę nieść to brzemię. Herel musiał dojrzeć strach na mojej twarzy, gdyż podszedł do mnie szybko i rzekł. Myślę, że dzisiaj nie musimy niczego się obawiać, ponieważ po nocnym niepowodzeniu będą ostrożniejsi. Jeśli jednak znów wyczujesz coś dziwnego, zaraz mi o tym powiedz. I jeszcze jedno. W cieniu hełmu jego oczy zaliśniły takim samym silnym blaskiem, jak klejnoty osadzone w oczodołach srebrnej figurki. Może źle wybrałaś, Jilan. Nie mogę dorównać w rzucaniu czarów ani Halsemu, ani pozostałym. Lecz gdybym dowiedział się, kto nas tak atakuje, mógłbym wezwać go na pojedynek. Nikt nie zdoła mi tego zabronić. Tylko potrzebny mi jest niepodważalny dowód winy. Nie mogę przecież otoczyć cię murem. Może mam inną tarczę? Zapomniałam o niej. Była to wątła nić, lecz tonący brzytwy się chwyta. Odsunęłam na bok leżący na łożu płaszcz Herela. Pod nim znajdowała się torba z lekarstwami, którą zabrałam z Norstedt. Nie wiedziałam wówczas, czemu tak mi na niej zależy, ale może teraz powinnam się z tego cieszyć. Były w niej głównie lecznice maści i balsamy, lecz w ostatniej kieszonce ukryłam mały amulet, który zrobiłam na próbę i którego nigdy nie pokazałam damie Alusan, żeby nie zganiła mnie za wiarę zabobony, niegodną mieszkanki świętego miejsca. Zaszyłam w maleńkiej torebce dzięgiel, suszone kwiaty purpurowej malwy, jeden lub dwa listki bluszczu oraz jagody jarzębiny i wyhaftowałam na niej pewne runy. Wiedzę o nich zaczerpnęłam z ksiąg, lecz nikt nigdy nie połączy ich w taki sposób. Do amuletu przyszyty był sznurek, więc zawiesiłam go na szyi, ukrywszy pod wysokim kołnierzem tabardu. Dama Alusan przyznała kiedyś, że dawna wiedza zawiera prawdziwe wiadomości, co potwierdziły jej własne doświadczenia. Przepisy te wywodziły się z tradycji starszej niż oficjalna religia Haihalaku, obcej czcicielom odwiecznego płomienia. Amulet wydał mi się ciepły, prawie biło od niego gorąco. Odwróciłam się do Herela. Podniósł rękę, jakby chciał mnie odepchnąć. Co to takiego? Zapytał ostro. Zioła, liście i polne jagody. Nakreślił ręką jakieś znaki w powietrzu, po czym krzyknął głośno i włożył do ust palce, liżąc je jak czymś poparzone. Tak, to dobry amulet, powiedział z uśmiechem. Możliwe, że nie będą się czegoś takiego spodziewać. Albo, jeśli go znajdą, uznają za naturalne zabezpieczenie. Nie wiem, jak będzie cię chronił przed czarami. Miejmy nadzieję, że nie zostanie poddany takiej próbie. Wyjechaliśmy z siedziby jeźdźców zwierzołaków i tym razem spostrzegłam więcej jucznych koni. Widocznie nie mieliśmy już tam wracać. Kierowaliśmy się do bramy, za którą znajdowała się ich tajemna ojczyzna. Jechaliśmy wolniej niż poprzednio, lecz tak jak wczoraj przemierzaliśmy okolice niegościnne i wrogie ludziom, a nie wykluczone, że i jeźdźcom. A może to tylko była aura wyczarowanych przez nich zabezpieczeń, które miały odstraszać niepożądanych przybyszów. Teren piął się coraz wyżej i wyżej. Tego dnia nie było śniegu, ale zacinał zimny wiatr. Ucieszyliśmy się, gdy nieoznakowany trak, którym jechaliśmy, jął wić się przez las chroniący nas przed najsilniejszymi podmuchami. Herel galopował na prawo ode mnie, lecz dziś był mało rozmowny. Co jakiś czas unosił wysoko głowę, rozdymając nozdrza, jakby chciał zwęszyć niebezpieczeństwo. Rozejrzawszy się ostrożnie dookoła, spostrzegłam, że inni jeźdźcy zachowali się tak samo, tylko ich żony pogrążone były w głębokim transie. Herel nosił na hełmie figurkę górskiego kota. Towarzyszący Kildas mężczyzna, jakiegoś ptaka, może orła, z rozpostartymi lekko skrzydłami. Jakby miał zaraz poderwać się do lotu, a szyszak jadącego za nim wojownika zdobiła podobizna niedźwiedzia, brunatnego mieszkańca lasów o złośliwym usposobieniu, tak przebiegłego i chytrego, że myśliwi obawiali się go chyba najbardziej ze wszystkich drapieżników. Jeździec w niedźwiedzim hełmie odwrócił głowę. To był Halse. Niedźwiedź, górski kot, orzeł,
W sposób nierzucający się w oczy starała się zidentyfikować inne figurki. Zauważyłam szarżującego dzika z pochylonym nisko łbem, wilka, zmiennokształtni, czarownicy. Czy kiedy tego zapragnęli, stawali się zwierzętami, ptakami? A może to, co zobaczyłam ostatniej nocy, było tylko częścią czaru, który miał napełnić mnie wstrętem do Herela? Nie czułam wstrętu, tylko niejasny lęk, który zawsze towarzyszy w spotkaniu z nieznanym. Dlaczego jeźdźcy zwierzołacy okazali się tak groźni na wojnie? Czy walczyli mieczami i łukami, tak jak żołnierze z Krain Dolin, czy też jako zwierzęta o ludzkich umysłach, skradając się, atakując i rozszarpując wroga w zwierzęcej lub ptasiej postaci? Jeszcze przed końcem dnia miałam poznać odpowiedź na to pytanie. Nie podróżowaliśmy tak szybko jak po weselnej uczcie, lecz bez wątpienia przebyliśmy sporą odległość. Kiedy blade słońce stanęło w zenicie, zatrzymaliśmy się na niewielkiej polance, aby się posilić. Pomyślałam, że nasz szlak bardziej niż dotychczas skręca na wschód. Najpierw zauważyłam, że Herel był czymś zaniepokojony i coraz częściej badał wiatr. Inni jeźdźcy również niespokojnie krążyli dookoła, zachowując się niemal jak zwierzęta wyczuwające z daleka niebezpieczeństwo. Bezrzędni wojownicy skupili się wokół Chairona przy uwiązanych do palików koniach, po czym trzech z nich odjechało. Żadna z dziewcząt nic nie zauważyła, więc ja musiałam udawać obojętną. Ale kiedy Herel przyniósł mi czarę wina o barwie bursztynu, odważyłam się zapytać szeptem. Czy coś jest nie w porządku? Nie ukrywał nic przede mną. Ze wschodu grozi nam niebezpieczeństwo. Ludzie z Hajhalaku nie mogą uwierzyć, że mieszkańcy Krainy Dolin okazali się tak wiarołomni, gdyż nawet wielkim suzerenom niełatwo było wyłamać się spod wpływu kodeksu honorowego. Nie wiemy. To mogą być Alizończycy. Przecież z Alizończykami koniec. Już ich tu nie ma. Nie zdołałam od razu opanować zaskoczenia. Wprawdzie Alizończycy zostali pokonani, lecz niektórzy mogli uciec. Utracili wszystkie statki i nie mogą wrócić do ojczyzny. Taka banda desperatów mogłaby ukryć się na pustkowiu, przejąć miejscowe sposoby walki i obrócić się przeciw zwycięzcom, dokonując błyskawicznych napadów. Ogary z Alizonu to nie słabeusze, którzy rzucą broń i poproszą o pokój tylko dlatego, że przegrywają wojnę. Ale tak daleko na północy? Który z ich długich statków mógł przepłynąć wzdłuż wybrzeża i zabrać niedobitków z portów, które wpadły w nasze ręce? Potem mogli wyruszyć na północ, ponieważ wiedzą, iż żołnierze Hajhajlaku nie patrolują tych okolic, pozostawiając nam wielkie pustkowie. Muszą przecież wiedzieć, że mieszkają tutaj jeźdźcy zwierzołacy. Herel odsłonił zęby w krzywym uśmiechu. Czy jakiś cień przemknął przez jego twarz? Nie lekceważ ogarów z Alizonu, Jilan, ciągnął. Panowie z Hajhalaku bardzo długo z nimi wojowali, ale nie wszyscy ludzie są tacy sami. Och, mają dwie nogi, dwie ręce, głowę, ciało, serce i umysł, lecz mogą bardzo różnić się tym, co kryje się w ich duszy. Niektórzy mieszkańcy wybrzeża Krainy Dolin przed laty złożyli broń i schylili karki pod jarzmo Alizonu. Wielu z nich schwytano i ścięto po rozprawie z najeźdźcami. Może jednak nie wyłapano wszystkich zdrajców. Czy nie wiesz, że po zawarciu z nami umowy wiele o niej mówiono w ostatnich latach w całym Hajhalaku? Czyż banda zdesperowanych niedobitków nie mogłaby ugodzić nas celniej, niż atakując właśnie teraz i zabierając kogoś? Się da. Może chcieli, żebyśmy uwierzyli w jarołomstwo mieszkańców Hajhalaku i wrócili, by mszcząc się pustoszyć Krainę Dolin. Wierzysz w to? Nie można bez zastanowienia tego odrzucić. Ale żeby zaatakować jeźdźców zwierzołaków, tak głęboko wpojono mi wierzenie i obiegowe opinie ludzi z Krainy Dolin, że podobnie jak oni uważałam miejsców za niezwyciężonych wojów i byłam przekonana, iż dobrowolnie nie porwałby się na nich żaden normalny człowiek. Jilan, Herel uśmiechnął się lekko. Zbyt wysoko nas cenisz. To prawda, że władamy mocami, których nie znają inne rasy. Lecz jak wszyscy krwawimy w zadanej mieczem rany i umieramy, gdy śmiertelnie ugodzi nas wrogi brzeszczot. A jest obecnie tylu, ile tu widzisz. W dodatku nie możemy zboczyć z drogi, gdyż nie dotarlibyśmy na czas do bramy, za którą leży nasza ojczyzna i musielibyśmy pozostać wygnańcami. Tak oto ponownie wzięłam udział w wyścigu z czasem. Nie potrafiłam jednak przystać na zdanie Herela, iż jeźdźcy zwierzołacy nie byli tak potężni, jak głosiła fama. Możliwe, że dostrzegł powątpiewanie na mojej twarzy, bo wyjaśnił tę zagadkę, rzucając mi tym samym jeszcze jeden klocek do łamigłówki. Czy nie rozumiesz, że utrzymywanie iluzji lub czaru rzuconego na ludzki umysł bardzo męczy? Zajmuje się tym 12 spośród nas. Ubiegłej nocy zapytałaś, czy jestem taki, jakim mnie widziałaś.
Tak, od czasu do czasu w bitwie, ponieważ wtedy wszyscy zmieniamy postać, a wymaga to ogromnego wysiłku umysłu i woli. Dla pani z Haihailaku nie różnimy się od mężczyzn ich rasy, ale gdyby nas zaatakowano, poznałoby prawdę i byłby to koniec wszystkiego, co chcieliśmy osiągnąć, zawierając wielki pakt. Odpowiedz mi szczerze, Jilan, ilu twoich towarzyszek nie przeraziłby nasz wygląd i nie wzbudził w nich odrazy? Nie znam ich wszystkich, nie jestem pewna. Lecz możesz snuć domysły. Jak ci się wydaje? Ilu? Myślę, że niewielu. Być może skrzywdziłam panny z Krainy Dolin, ale chyba nie bardzo się pomyliłam, gdyż dobrze pamiętałam ich szepty w drodze do Sokolego Jaru i paniczny strach, jaki ogarnął niektóre z nich. Właśnie, rzekł ponuro Herald. Dlatego jesteśmy teraz jak sparaliżowani, a ci, którzy mogą nas zaatakować, to szaleńczo odważni woje, desperaci, którzy nie mają nic do stracenia. W bitwie mieliby więc nad nami przewagę. Co zrobicie? Wzruszył ramionami, mógłby tak zrobić jak pan Ingrid w podobnej sytuacji. A co możemy uczynić? Wysłaliśmy zwiadowców, żeby znaleźli najkrótszą drogę, staramy się jechać jak najszybciej i mamy nadzieję, iż nie będziemy musieli się przebijać. Lecz łudził się nadzieją. Opuściliśmy polankę w pośpiechu. W ciągu następnej godziny rozdzieliliśmy się na dwie grupy. Bezrzędni jeźdźcy skręcili w boczną drogę prowadzącą jeszcze dalej na wschód i odjechali galopem. My zaś ruszyliśmy prosto. Halse był jednym ze strażników, którzy kłusowali tam i z powrotem wzdłuż naszej grupy, niczym pędzące bydło pasterze z Krainy Dolin. Za każdym razem, gdy nas mijał, odwracał od nas głowę tak, że krwawe ślepia srebrzystego niedźwiedzianego hełmiu błyskały z rozwrogo. Figurka ta wyglądała jak żywa istota, świadoma tego, co widzi. Zimą wcześniej zapada zmrok. Jakiś czas temu wyjechaliśmy z lasu i większe skupiska drzew nie ocieniały już drogi. Macki zmierzchów pełzły na nierówny trakt, który teraz wił się pomiędzy ośnieżonymi skałami. Koń Herela zwolnił biegu, więc zawróciła moją klacz. O co chodzi? Zapytałam. Pokręcił z zastanowieniem głową. Nie wiem, nie ma powodu, żeby urwał i wyprostował się, rozdymając nozdrza. Odwrócił się w siodle i spojrzał na przebytą przez nas drogę. Władczym gestem nakazał mi spokój. Słyszałam oddalający się tętent końskich kopyt i słabnące z każdą chwilą skrzypienie siodeł. Na pewno Halse lub ktoś inny zawróci, żeby sprawdzić, co nas zatrzymało. Herald siadł z konia. Podniósł na mnie wzrok, lecz niewiele mogłam wyczytać z ocienionej hełmem twarzy. Jedź, rozkazał. Przykląkł, żeby obejrzeć przednie nogi swojego wierzchowca. Nie patrzył na kopyta, lecz na długie włosie nad nimi. Zesztywniał cały, jego palce znieruchomiały. O co chodzi? Powtórzyłam pytanie. Nie usłyszałam odpowiedzi, tylko powietrze przeszło wysoki, piskliwy śpiew, od którego zaświdrowało mi w uszach. Koń Herla wspiął się, rżąc głośno i kopytami powalił jeźdźca na ziemię. Moja radka rzuciła się do przodu tak dziko, jakby oślepła. Usiłowałam uspokoić przerażone zwierzę, ściągając mocno wodze i wytężając wolę, która zawsze pomagała mi w potrzebie. Później, kiedy wydało mi się, że klacz naprawdę oszalała, pochyliłam się w siodle i złapałam ją za grzywę. Nagle poczułam, że coś parzy mi piersi jak rozżarzony węgiel. Amulet? Ale dlaczego? Uwolniwszy jedną rękę, chwyciłam nią torebkę z ziołami. Nie wiedziałam, czemu to zrobiłam, podobnie jak nie miałam pojęcia, co mną kierowało i skłaniało do takiego, a nie innego postępowania w tamtych dniach. Szarpnąwszy za sznurek tak mocno, że pękł, przycisnęłam amulet do karku klaczy. Radka przestała przejmująco rżeć i zwolniła biegu. Zawładnęłam jej umysłem i zawróciłyśmy. Byłam pewna, że to nienaturalne zjawisko, ale podstępnie zadany cios spłoszył nasze wierzchowce. Obawiałam się, że nie znajdę powrotnej drogi. Wszystkie skupiska skał wydawały mi się takie same. Ponagliłam klacz, nie odrywając amuletu od jej mokrej od potu skóry. Wstrząsały nią gwałtowne dreszcze. Strach wisiał w powietrzu i napełniał mi serce. Usłyszałam za sobą tętet kopyt. To nadjeżdżał Halse, a jego płaszcz powiewał na wietrze. Zobaczyłam ogniste iskierki, ludzkie oczy, niedźwiedzie ślepia. Halse pochylił się do przodu, jakby chciał chwycić wodze mojego konia i go zatrzymać. Zamachnęłam się, żeby otrącić jego rękę. Zwisający na rozerwanym sznurku amulet uderzył go w przegub. Ach! Jeździec krzyknął z bólu, jakby z całej siły smagnęła go batem. Odchylił się, a jego zaskoczony koń rżąc stanął dęba. W oka mgnieniu znalazłam się poza zasięgiem rąk Halsa i skierowałam tam, gdzie Herel potoczył się po ziemi, unikając zmiażdżenia przez spłoszonego wierzchowca. Zeskoczyłam z siodła. Jego koń stał w pobliżu tego miejsca z rozkraczonymi nogami i opuszczoną nisko głową.
A na półce skalnej siedziała bestia, którą po raz pierwszy zobaczyłam w księżycowej poświacie na łożu Herela. Człowiek, człowiek! Próbowałam opanować swój strach, lecz nie zdołałam usunąć zjawy. Wielki kot nie wydał żadnego dźwięku i nawet na mnie nie spojrzał. Zwrócił zielone, świecące ślepia w dół zbocza. Nad jego głową drgał zielony płomyk. Herel? Tak bardzo pragnęłam zobaczyć człowieka, że zaniechałam ostrożności. Na dźwięk mojego głosu drapieżnik odwrócił wzrok i jednym wielkim skokiem znalazł się za przerażonym koniem. Sierść zjeżyła mu się na grzbiecie, uszy przylgnęły do czaszki, a koniuszek długiego ogona zadrgał nerwowo. Nadal jednak patrzył w stronę traktu, potem ryknął. Wierzchowiec Herela zarżał i rzucił się do ucieczki. Moja klacz zrobiła to samo. Wielki kot warknął i wpełzł do wąskiej szczeliny. Na widok skradającego się zwierza zaczęłam się ze strachu cofać, aż oparłam się plecami o skałę. Straciłam wszelki kontakt ze światem, który dotąd znałam. Nadal trzymałam amulet, chociaż przypomniałam sobie o nim dopiero wtedy, gdy znów zaczął parzyć mi rękę. Rozwarłam pośpiesznie palce. Nagle w pobliskiej szczelinie zobaczyłam coś dziwnego. Było cienkie i długie, niemal tak długie jak moje przedramię i zaświeciło, kiedy zbliżyłam do niego amulet. Od niesamowitego przedmiotu było takie zło, że bez namysłu wyszarpnęłam to coś, rzuciłam na skałę i dopóty miażdżyłam butem, aż się rozpłysnęło. Hurra! Głośny dźwięk odbił się echem o skały. Nie wydarł się ze zwierzęciej gardzieli, lecz z ludzkich ust. Zawtórowały mu inne okrzyki i gniewne warczenie. Obok mnie przemknął niedźwiedź, kierując się ku drodze. Nigdy nie przypuszczałam, że tak niezgrabne z pozoru zwierzę może równie szybko biec. W górze rozległ się łopot skrzydeł i niesamowicie wielki ptak poleciał za niedźwiedziem. Zobaczyłam też dużego szarego wilka, jeszcze jednego kota płowej sierści pokrytej czarnymi plamami oraz dużego czarnego basiora, całą drużynę jeźdźców zwierzołaków spieszących do boju. Nie widziałam, jak walczyli. Może dobrze się stało, gdyż w pewnej chwili usłyszałam tak straszny krzyk, że zatkałam uszy rękami i skuliłam się przez skalę, straciwszy resztki odwagi. Pragnęłam tylko jednego – nie widzieć, nie słyszeć i nie myśleć o tym, jak w porze zmierzchu wygląda bitwa ludzi z drapieżnikami. Chociaż nigdy nie podzielałam wierzeń dam z opactwa Norsit, teraz zdałam sobie sprawę, że odmawiam szeptem modlitwy, których nasłuchałam się przez tyle lat, jakby mogły one obronić mnie przed siejącymi śmierć potworami. Usiłowałam skoncentrować się na słowach i ich znaczeniu, posługując się nimi niczym tarczą. Ktoś położył mi ręce na ramionach. Spróbowałam się uwolnić, jakby to były łapy uzbrojone w potężne pazury. Wciąż zaciskałam powieki. Jak mogłam spojrzeć na człowieka, który był także drapieżną bestią? Jilan zacisnął mocniej ręce i potrząsnął mną, nie gniewnie jak niegdyś pan Ingrid, lecz jakby chcąc mnie wyrwać z koszmarnego snu. Spojrzałam wreszcie w zielone oczy. Nie tkwiły w kocim pysku, lecz nadal je tam widziałam. Ocieniał je hełm, na którym prężył się do skoku górski kot, przywołując straszne wspomnienie. Byłam za słaba, żeby wyrwać się z rąk Herela, a moje ciało wzdragało się przed jego dotykiem. Zobaczyła nas, wie o wszystkim, dobiegły mnie słowa spoza tego świata, w którym staliśmy tylko we dwoje. Wie znacznie więcej, bracia, spójrzcie na to, co trzyma w ręku. Ze wszystkich stron płynęła ku nam fala gniewu. Postrzegałam ją jako krwawą mgłę. Stałam sama na szczycie wzniesienia. Zabiją mnie kamieniami nienawiści. Na pewno nasłano ją, żeby zwabiła nas w pułapkę. Herel mocno objął mnie ramieniem. Powinnam więc czuć się bezpieczna. Kiedyś sądziłam, że zaakceptuję jego inny z otwartymi oczami. Teraz moje uczucia radykalnie się zmieniły i musiałam wytężyć wolę, żeby stać nieruchomo, a nie uciec z krzykiem. Jeźdźcy nadal dźgali mnie niewidocznymi włóczniami gniewu. Przestańcie. Przyjrzyjcie się temu, co trzyma w rękach. Dotknij, ty Harlu, Hisinie, Hulorze. Tak, to czary, ale czy kryje się w tym zło, czy tylko na nie reaguje? Harlu, wymów 7 słów, trzymając to w dłoni. Usłyszałam słowa lub dźwięki tak ostre, że świdrowały uszy, przebijały czaszkę, słowa obcej mowy. No więc? To amulet broniący przed mocami ciemności. A teraz spójrzcie tam. Czerwony mur gniewu znikł i znów widziałam świat za pomocą oczu, a nie uczuć. Tam, gdzie rozdeptałam i złamałam znaleziony w szczelinie skalnej przedmiot, unosiła się smużka tłustego, czarnego dymu, jakby ogień spalał gnijące szczątki. Rozszedł się mdlący smród. Dym zawirował i przybrał kształt tamtego przedmiotu. Laska runiczna zaklęta przez ciemne moce. Jeźdźcy znów wypowiedzieli jakieś słowa, tym razem kilku jednocześnie. Ohydne drzewce zakołysało się na boki i rozwiało. Widzieliście na własne oczy,
odezwał się Herel. I wiecie, co to były za czary. Ktoś, kto nosi taki amulet jak Gillan, nie zadaje się z mocami ciemności. Był też jeszcze inny czar. Harlu, proszę cię, przyjrzyj się włosom pęcinowym na przedniej lewej nodze Roshana. Jeździec noszący na hełmie srebrną figurkę orła podszedł do wierzchowca Herela i ukląkł, by obmacać kopyto. Później wstał z nitką w palcach. Sznur zatrzymania. Właśnie. Czy ta sprawka nieprzyjaciela, czy mojej małżonki? Herel przez długą chwilę przyglądał się po kolei każdemu współplemieńcowi. A może to był żart? Ciągnął. Omal nie stał przyczyną się mojej zguby, jak i tych spośród was, którzy tutaj przybyli. A jeśli to nie był żart, jeśli ktoś miał nadzieję, że zostanę w tyle i albo przytrafi mi się jakieś nieszczęście, albo zginę z ręki wroga? Wobec tego masz prawo żądać pojedynku na miecze, zawołał Halsem. I zrobią to. Biorą was wszystkie na świadków, kiedy dowiem się, kto chciał mi się tak przysłużyć. To jedna sprawa, wtrącił jeździec z odyńcem na trzyszaku, ale ona, tu wskazał na mnie, to zupełnie co innego. Kim jest ta kobieta, która nosi cudzoziemskie amulety? Wszystkie ludy mają swoje mądre niewiasty i lekarki, odparł Herel. Dobrze znamy umiejętności tych skrajny dolin. Gillan uczyła się u jednej z nich. Każda rasa ma własne moce. Lecz dla kogoś takiego nie ma wśród nas miejsca. Czy mówisz w imieniu wszystkich hulorze? Gillan. Herel zwrócił się do mnie tak łagodnym głosem, jak do przerażonego dziecka. Co o tym wiesz o tamtej lasce? Odpowiedziałam mu szczerze i naiwnie jak dziecko. Amulet sparzył mi rękę, gdy oparłam ją o skałę. Była tam szczelina i to w niej stało. Ja wyciągnęłam to stamtąd z łamami i rozdeptałam. Wygląda na to, bracia, Herel znów odwrócił się do jeźdźców, że zaciągnęliśmy u niej dług wdzięczności. Pomyślcie, co by się wydarzyło, gdybyśmy stoczyli bój w zmienionej postaci, a później, nie mogąc na powrót stać się ludźmi, wrócili do tych, przed którymi chcemy ukryć prawdę. Wśród jeźdźców rozległy się pomruki. W tej sprawie musi się wypowiedzieć cała kompania. Halse pierwszy zabrał głos. Niech tak będzie, ale wy zaświadczycie o tym, co tu się stało, odparł Herel. Objął mnie mocniej, ja zaś starałam się powstrzymać dreszcz obrzydzenia. Teraz nie zostaniemy zaatakowani od tyłu, lecz to nie znaczy, że już nic nam nie grozi. Pamiętajcie, bracia, że do waszych żon wracacie jako ludzie tylko dzięki odwadze i mądrości mojej pani. Jeżeli oczekiwał, iż otwarcie z nim się zgodzą, spotkał go zawód. Jeźdźcy oddalili się bez słowa. Herel wsadził mi na konia i usiadł z tyłu, obejmując mnie ramionami. Ale ja byłam teraz sama, zupełnie sama, wśród czarowników, którzy dali mi odczuć swoją nienawiść w objęciach mężczyzny, który stał mi się całkiem obcy.